Cześć wam wszystkim, z tej strony Ikarik, gram tutaj w Gothica 3. Znajdujemy się w tym momencie w Ridoku. Ostatnio tutaj pierwszy lęk zajmiaszczy sobie robiliśmy. Odcinek 69 w tym momencie weźmiemy i zajmiemy się zadaniem głównym. Gdzie jest górą? To jest takie jedno zadanie dodatkowe, które znajduje się w tym momencie w Gothiku 3. Mam wszystko tutaj wzięte, no i poinstalowałem, że na to typu patch i tak dalej. Ostatnio znaleźliśmy jedną z książek tego dziedziunia. No i tą książkę mamy gdzieś w tym oto zajmiaszczym ekwipunku. Tutaj mamy już na typu informacje, już ją kiedyś wam czytałem, w tym momencie nie chcę mi się już tego czytać. I tą książkę znaleźliśmy gdzieś w tej oto okolicy. Tutaj daję informacje na temat drugiej części tej oto książki. Ona znajduje się tutaj właśnie w okolicy Bragi. Tak więc lecimy. Palimy sobie naszą zajmiaszczą magię, jaką jest kula ognia. Będziemy lecieć do tej całej jaskini, w której znajduje się kolejna część. Oprócz tego mam tutaj już na typu zwierzaki. Dodatkowe punkciki doświadczenia się zawsze mogą przydać. Więc kroczek po kroczku się weźmiemy i wszystkimi tymi bestiami zajmiemy. Dodatkowe punkciki doświadczenia. Mam jeszcze jednego szakala. Okej, moja przepiękna, cudowna broń go wzięła, no i dogoniła. No i kolejny szaka. No i tutaj właśnie w okolicy Bragi, gdzie mamy mapę, jest taka zajmiaszcza jaskinia, w której będziemy mieli dwa ogry do rozwalenia. Palę sobie tutaj nasze zajmiaszcze zaklęcie, jakim jest lodowa lancha. No i weźmiemy, gdy wykończymy już tym ognistą kulą. To jest 400 punktów doświadczenia. No i 400 punktów doświadczenia. Ogromny monger sternę sobie podniesiemy. Już tego ma przy sobie wino, no i wódę. I jeszcze jedną wódę, ma jeszcze jeden ogór. Magiczny kosz, mam tutaj trzy grzybki do zebrania, ciemne. Tam gdzie cztery były. No i demoniczne grzyby, cztery sztuki, a oprócz tego mięso kopacza. Mamy tutaj tę całą zepsutą skrzynią. Korzystam z tamtego klucza, który znalazłem w tej poprzedniej. W tym momencie mam tutaj kolejny klucz ze srebra, no i dziedzictwo dziedzinia, druga część. Tutaj trzy gobiny do rozwalenia, przy tego one miały przy sobie pałkę, jedną, drugą, trzecią sztukę. Księgo Gromca ma przy sobie łzy Adnosa. Kiedy wojownik Adnosa ponosi klęskę, Bóg równowagi również się umartwia. Energia życia plus 100%, mana plus 100%, wytrzymałość plus 100%, wartość 1, to znaczy to jest rzecz do zachowania, wykorzystania, ale nie do sprzedania. Fanatyczne zwierzę. 1000 sztuk złotych, monecik. I włochacz. Pigułka szczęścia. Nie zawsze wychodzi. Max siły życiowej plus 1, max many plus 1, max wytrzymałości plus 1. Energia życiowa plus 1%, mana plus 1%, wytrzymałość plus 1%. Wartość w złocie 5 sztuk złota. Pokot z zajmaszu, czy jesteśmy w tym momencie w tym oto miejscu. Stąd bym chciał jeszcze wyjść, jeszcze oprócz tego mam takie, te trzy grzybki sobie podniesiemy. I lecimy tutaj do wyjścia. No i zarzucę sobie okiem na tą drugą część tej oto pięknej, cudownej zajmaszczej książeczki. Dziedzictwo dziedziunia 2. Dziedzictwo dziedziunia, księga druga. Naszym zadaniem było walczyć z tym, którego niezliczne plugastwa wprowadziły wszystkich w rozpacz. Z tym, który szydził z nas, gdy spisywał swe milczące świadectwo uczynków przy każdej kolejnej ofiarze. Cierpienie i desperacja przyćmiły zmysł, jednak wciąż podążaliśmy jego śladem. Rozwiązaliśmy trudniejsze problemy i na szczęście mogliśmy rozwiązać kolejne trudniejsze zadania. Ciężkie było brzemię na naszych ramionach. Dla niektórych zbyt ciężkie. I tak straciliśmy kilku z naszych braci zaraz na początku naszego polowania.
Nie, nie to, że wątpiłem w osiągnięcie sukcesu, jednak czy pierwsze ofiary musiały nadejść tak szybko? Wysoką cenę dane było nam zapłacić rozpacz w sercach po poległych wojownikach, po poległych braciach. Jednak nie smuć się, inaczej ich poświęcenie stanie się darem. Po czym jak uszczerbił nasze siły, zbiegł na północ. Zapewne będzie unikał miast, jednak bez schronienia nie będzie mógł przeżyć. Nie będzie mógł ponownie stanąć przeciwko nam. Dobra, to jest Zemiaszczo. Jeśli chodzi o trzecią część tej książeczki, to znajduje się w okolicy Silden. To więc jak najszybciej tam bierzemy teleporty i odpalimy sobie też nasze Zemiaszczo zaklęcie, jakim jest światło. Jak mapka nas tutaj interesuje, to jest gdzieś w okolicy na górę, trzeba jakoś biegnąć, gonić i w ogóle. O, oprócz tego odpalę sobie jakąś magię, na przykład niech będzie to cała lodowa lancza. Zatem tutaj te dziki. Rozwalone zostały ich zwłoki dziwne. Często w Gotiku jest tak, że zwłoki mi od różnych bestii biorą i znikają. A ty mi tutaj zostaw. Będziemy się tutaj wzdłuż rzeki, ale tutaj trzeba iść bardziej, tak bardziej, żeby się wydrapać na tą górę. Mam ten cały obóz buntowników, dla którego kiedyś tam robiliśmy jakieś zadanka. Już bezimienny bohater się tutaj bierze i męczy. Ktoś tam walczy z jakimiś orkami, ich tutaj nawet nie widzę. Czemu mnie obudziłeś? Ale tam kurczę orkowie, ja biorę was atakują, nawet nie wiem gdzie są, bo tam walczą. Idź sobie! Wojownik klanu Kurneta. Zwiadowca. Okrzysam ty. Zadanie wykonane, zabili mi niewolników. Zaraz upuszczę ci krwi. Pokazałeś mu. Łeb ci urwę. To spoko, w tym momencie taka akcja nam się też wzięła i wkręciła. No, przywódca hordy coś sobie wyżej osuwalczy z tymi kolesiami. A nie chcę tutaj wziąć i zrobić krzywdę naszym ludziom. 200 punktów doświadczenia dostaliśmy. Jeszcze ktoś tam walczy z jakimiś orkami, kurczę. Przestań używać magii! Idź sobie! Łeb ci urwę! Daję srot taką tych ludzi, kurna, to jest niesy... Patyczna sytuacja. Nadal rządzę. Dobry ork to martwy ork. Kurnata. Czyli zabili mi tych niewolników, jak mogę w tym momencie wziąć i zadanie oddać. Gdyby to było wyzwolony niewolnik, no bo to mi się tak naleczyło, jakbym to ja ich wziął, no i zabił niewolnik z Siden. Kurczę, szkoda mi strasznie tych kości, no ale sobie. Jak mieli zginąć, to mieli zginąć. Cholera, jest, co jest? O mój Boże! To jest to, możemy tym pokonać orków, ale za jaką cenę? Mam nadzieję, że reszta z nas zdoła powstrzymać atak. Jedyne, co mnie tutaj trzyma, to niewolnicy, którzy przeżyli. Może lepiej nie zwalaj tego na imię. Możemy kościa okraść, 25 punktów doświadczenia. 64 sztuki złota i on tutaj ma różne typu rzeczy. Szczerze mówiąc, tutaj mnie nic nie interesuje, nie intryguje. Znaczy mam trochę kasy, kurde, tych rzeczy. Szczerze mówiąc, mógłbym wziąć no i zacząć im sprzedać to, szczerze mówiąc. No nie używam takich kurczę rzeczy, to dla mnie są, szczerze mówiąc, to takie bardziej śmiecie. Śmieci. Nasz zły nasz pieszczenie, który ostatnio wziąłem, nie ogarnę. Dobra, ja w tym momencie nie będę tak kombinował. Cześć, stary, trzymaj się. Ja sobie to kiedy indziej wezmę i na pewno będę chciał ogarnąć. Mogę go się też okraść i od razu w niego zabrać te wszystkie rzeczy. Miałem iść pod górę, kurczę, po tą trzecią skrzyneczkę tego całego dziedziunia. W tym momencie dzień zrobił. Ale światło, jak sobie odpalimy, to będzie też ciekawiej. To masz bezimienny bohater. Pod górę, pod górę tutaj ma trudniej. Trzeba się tam jakoś wziąć, wydrapać. Jeszcze w jakiejś habazie, kurczę, wpadłem.
Dzikiego to mnie nie interesuje. O tym mamy też goblinie gody. Weźmiemy sobie plus 1 do zręczności. Tam do zwinności. Zdolności łowieckich. Kurde, gra mi się kurde na bierze i przecina bez żadnego powodu. Ale panowie, tutaj mam iść do góry, tak? Nie w tą stronę. Tą oto stronę mam tutaj żelazodygę, no i kufer, który jeszcze kiedyś nie otworzyłem. Zostawiłem go, przeoczyłem. Przeniesienie chorób, amnezja pochodnia, no i chochla jedna sztuka. No jeszcze ten kuferek obok, też go nie otworzyliśmy nigdy. Wierzałem wszystko. No szczerze mówiąc, w sumie jak wrócą do Silden i porozmawiam z gościem, to możemy powiedzieć, że ci niewolnicy wzięli i zginęli. Kłamiemy gościa, że to ja ich zabiłem, tak naprawdę tego nie zrobiliśmy. Tam mam jeszcze jedną jakąś roślinkę w okolicy. No, tylko, że tak chodzę po tym lesie, się tułam, roślinki wszystkie zbieram, czyżby to była roślinka kurna, ta do siły do tej punkciki. Na lewo mamy iść tutaj do góry, kurna, to ja się biorę i ostro się, znaczy nie mogę powiedzieć, że się plączę, tylko wzięło mnie tutaj za zamiaszczą eksploracją. Kolejny kufer, który nie obczyłem wcześniej. No, no, zamiaszczą. Wybuchowa strzała, dwie sztuki, ostry bełt, 5 sztuk, 2 miksturki do many, 3 miksturki do wytrzymałości, przemiana w krwiopilicę, 10 sztuk złotych monet i 2 pochodnie, spoko. Tylko, że tutaj będzie mi dosyć ciemno, kurna, to moje przedziny na tym nagraniu, tak więc ja sobie to jakieś światło znowu odpalę. Szczaw królewski. Spoko, dzięki temu szczawiu królewskiemu możemy sobie zrobić jakąś miksturkę albo do siły, albo do zręczności. Oczywiście mam drobny dylemat, bo jeszcze mam kilka tych szczawów królewskich i tak dalej. I nie wiem, w co ja tutaj mam dawać. Kolejny metalowy kufer, który nie otworzyłem. Wiecie, kręcę strasznie to, że tutaj zostawiłem. Ogniste strzały 5 sztuk, strzały 50 sztuk, przyzwanie ognistego miecza. Miksturka przemiany wilka i 22 złote monety. Mikstura uzdrowiająca, tak, chlebik, pochodnia, no i czarny robart, takich rzeczy nie lubię palić. Nie jestem palaczem. Nie no, powiem wam, że specjalnie nie idę na skróty. Jestem tutaj ciekawy, czy kolejny szczaw królewski nam tutaj wyrósł, to możemy go wziąć i odebrać. Czekajcie, jak mam powiedzieć, ja w ogóle idę. Tam siedzi już na ten, na warant. Tam bodaj mamy te całe ziszcza zamczyska, które nas interesują. Dajmy sobie jakieś zaklęcie, to będziemy mieli jakieś przeciwników na pewno w okolicy. Możemy się bardziej tutaj lepiej jakoś może taktycznie chciał porozglądać. Potem sobie wyjdę tutaj na górkę. I z górki będę miał troszeczkę więcej widoczności lepszej. Troszkę dwojownik, jak pamiętam, tutaj kiedyś byłem. Piąteczka mnie interesuje. Szkielet wojownik numer 1, szkielet wojownik numer 2. Wiem, daleko oni są, to kurczę. Nawet nie chcą do mnie podchodzić. Lucznik, 200 punktów doświadczenia za każdego z takich bestii. No i zwykły szkielecik. Pokolicy zamiaszczu, zardzewiały miecz dwuręczny, w tym szkielet przy sobie nic nie ma, zardzewiały mieczyk. Tarcza jakaś tam, nie przeczytałem dokładnie co tam pisało. Zardzewiały miecz dwuręczny, potem mógł się poduczyć kiedyś może tych walki dużą bronią. Szkielet lucznik. Drewniana tarcza, to jest moje drodze przyjaciele, stołek, na którym możemy sobie usiąść, nie wiem, czy to jest mi w tym momencie potrzebne. Serce topór bojowy, wojenny, czy te sprawy. Czekajcie, tu mamy dwa kolejne kufry, które kurczę, no. Mi się wydaje, że ja tutaj kiedyś byłem, ale tak się okazuje, że chyba nie. Marchew, wytrychy, no i chochla. No i stara skrzynia, a w środku będziemy tylko bez złota.
Prostan z wytrychem nie złamałem go. Wybuchowe strzały 3 sztuki. Amulet, ochrona przed ostrzami plus 15, przed uderzeniami plus 15, dobry. Otwieranie zamków, zaklęcie, mikstura przemiany w krwiopijcę, kosztowność. To ty samolotek, no i... Coś dosyć ciekawego, moi drodzy przyjaciele. Tu mamy skrzynkę, która nas interesuje. Naprawiona skrzynia F5, jakby co? Trochę herbaty się napiję. Z tą skrzynią będą zamiaszcze akcje, tak więc sobie tutaj wezmę i do pomocy jakąś bestię zawołam. Bo może być nieciekawie. Naprawiona skrzynia. I skorzystaliśmy z tego poprzedniego wytrychu, znaczy nie wytrychu, tylko klucz, i tu mamy kolejny klucz do kolejnej skrzynki. Klucz ze złota otrzymano. Grupowe uśpienie, no i dzieło, dziedzinie numer 3, bierzemy wszystko, w tym momencie mi się pojawiły te wszystkie bestie. No i tutaj trzeba, kurczę, ostro z nimi walczyć. Na chwilę mi się tutaj nasza postać zatrzymała. Czy w tym przez czas mi tutaj bierze i blokuje? Ja szczerze mówiąc, nie mogę się ruszyć w żaden sposób. Ty, mój przyjaciel, weź mi pomagaj, a nie. Okej, dziękuję ci. Za pomoc, mój ty demonie. Ty, mogę... żeby tutaj zaczekał, bo żeby wracał. Znaczy nie wracaj, nie czekaj. Mój przycielu. Czarnopióry. Rapier Fingera. Wow, dosyć ciekawa nazwa. Symbol największego mistrza złodziejskiego fachu. Wielu posłów. Wielu posunęłoby się nawet do morderstwa, by go posiąść z dolności łowieckie 180, wymagania lepsza, walka mieczem, obrażenia od ostrza 95, ranga 108, wartość złota 90 sztuk. Co ciekawie się tutaj bierze i zapowiada, panie. Ej kurna, demon, stanęłeś mi w takim miejscu, w którym, no nie wiem, czy powinieneś. Rycerz okrągłego stołu. Amulet siły życiowej. Max siły życiowej plus 50. Każdy ma ukrytą moc. Każdy ma ukryte moce, jak ja czytam, jak zawsze po niemiecku. Panie Stefanie, weź się pan przesuń, bo tu pan się denerwuje. No. Zegar. Ukojenie i nosa. Ogień, który cię ogrzewa. Energia życiowa plus 100%, mana plus 100%, wytrzymałość plus 100%, wartość złota 1. Jakie ciekawe przedmiociki. Bezimienny, kurna tam. 3000 sztuk złotych monecik, zawsze się przyda. Kupę kasy. 10 człowiek. Usza penetracji. Mocne uderzenie z łatwością. Przebije każdy pancerz. Siła 180, wymaga ciężka kusza. Obrażenie od pocisków 155, wartość złota 90. Nie no, chyba wszystkich tutaj widziałem i sprawdziłem. I tak dalej, i tym podobne. Nasz demon tutaj się bardzo miaszczo wziął i spisał, znajduje się w tym momencie, w tym miejscu. Jak się udamy do Sidon, to może udamy się, że to zadanko wziąć i obczaić. Czekajcie, zobaczymy, czy z tym niewolnikiem uda mi się coś wziąć. Dodatkowe punkciki otrzymać. Demon został tam, gdzie został. Nie chciał mu się tutaj zapewne za mną biegnąć, gonić, iść i te sprawy. To sobie wyłączę, to nie jest potrzebne. Wiem, że jedna osoba tutaj mi właśnie zlecała. Uciekinierzy nie żyją. Uciekinierzy nie żyją. Doskonale. Przynajmniej nie będą już sprawiać kłopotów. To będzie lekcja dla innych. Nie wolno zadzierać z orkami. Doświadczenie plus 500 punkcików i tak dalej, tym podobne. Może lepiej nie zwalę tego. Nie będę tutaj brał, no i dla orków robić zadanie. To jest rzecz, która, szczerze mówiąc, mi się bardzo nie podoba.
Weźmy, przydamy sobie tą książeczkę tego całego dziedziunia, zrobimy naszego ukochanego, naszego... Mamy trzecią książkę tego to gościa. Dziedzictwo dziedziunia, księga trzecia. Ciężkie chwile są już za nami, sprawa pochłonęła więcej darów i wyrzeczeń. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co nastanie jutro. Jednak dziś nie musimy w pojedynkę stawiać czoła zagrożeniom. Na naszej drodze znaleźliśmy honorowych rycerzy, którzy podążyli obraną przez nas wcześniej ścieżką. Z ich pomocą mogliśmy szybciej i pewniej stawiać czoła kolejnym niebezpieczeństwom. Nie mam wątpliwości, iż bez nowych towarzyszy dziś nie bylibyśmy w stanie podążać ścieżką. Bracie, patrz, leży tam na ziemi, tuż przed nami. Jego trop jest świeży, a rana głęboka, nie może być daleko stąd. Zamek nie oparł się naszym atakom, lecz nie dane nam było oblężenie go w piwnicach. Czyżby uciekł na północ, szuka pokoju czy śmierci? Jednak zanim wyruszymy na ostatnie starcie, oddamy honory naszym braciom, poległym braciom. Pochowamy ich na tych świętych ziemiach i pozwolimy strzec z tego pola bitwy. Kto wie, być może będą nas nawet chronić podczas drogi na północ. Droga, która będzie niezmiernie ciężka. Dobra, zatem w tym momencie weźmiemy i wyeksportujemy się do klanu ognia. Tam udamy się po kolejną książeczkę, już ostatnią. No i tutaj się schodziło w dół. Jak dobrze pamiętam, się szło prosto, tam na lewo i powinno być cacy. Znaczy na prawo chyba. Z tymi kolesiami, szczerze mówiąc, nic ciekawego nie mam do obgadywania. Światło mnie interesuje, bardziej lodowa kula. Tu mamy jakieś roślinki jeszcze do zebrania. Nie? Są żadne roślinki. Ja też, szczerze mówiąc, nie lubię narzekać na tą grę. To jest bardzo irytujące. Tu mam jeszcze jakiś grup, jakiegoś kolesia, kiedyś chyba, o... Nie rozkopałem go. Chyba, że go rozkopałem, a ktoś znowu tam wziął i coś tylko włożył. Na to spójrz. Oczywiście, że tak. Kilo w kosztowności, pochodnia i 4. Rudy, proszę odwierać dwie dzikie jagody tutaj rosną, kurna, a to, ale jazda. Lubię tracić czas w gotiku. Tom, oto żyłę złota już kiedyś przekopałem. Dobrze, lecimy czy bardziej na drugą stronę trzeba jechać. Jak mapka? Dobrze, zamiast proste. To będzie takie grobowisko. I w tym właśnie grobie, obok tego grobu, będzie miejsce, które nas interesuje. O, bo sobie też kiedyś przekopałem. Oczywiście, że tak, wszędzie byłem. Wszystko przekopywałem. Oczywiście, że tak. Tutaj się dalej niżej schodzi. Jakieś alko jego tutaj rosną. Nie wiem, po co zbieram tego typu roślinki. Jakieś też bestie w okolicy słyszą. Nie będę tych jagód już zbierał. To już ich tego wszystkiego tam zbierałem, że głowa mała. To się chyba na prosto leciało i tam będzie ten całe grobowisko. Mamy jakiegoś wilczka lodowatego. Czyli wilczyk numer jeden, to jeszcze jeden kurczę. Bierze i hasa sobie. Zbieram wszystko, choć już mi to nie jest potrzebne. Jak mapka, dobrze idziemy, dobrze, tutaj gdzieś w tej okolicy jestem. Jest to całe miejsce docelowe, które mnie intryguje. Jakieś trolla ubiliśmy, jeszcze są jego zwłoki. No, czy coś tam było, czy mi się wydawało, wydawało mi się tam. Gronie denerwują, i tu była ta cała krew. Ten cały grób na mapie jest. To w tym miejscu. To był Easter Egg schowany w samym końcu tej drogi. Oprócz tego mam tutaj taką górkę, dwie dzikie jagody. Jedna słoneczne ziele i tutaj ją trzeba wziąć i przeskoczyć sobie, hopla. Bezimienny bohaterze, co ty mi tutaj kurna to odpierniczysz, powiedz mi.
I tutaj będziemy mieli jedną zakitraną, zajumiaszczą skrzyneczkę. Czanczę, gdzie sobie wezmę i coś odpalę, jakieś zaklęcie. Przykład sobie demonowe, zwę, żeby mi ktoś tutaj pomagał. Może być nieciekawie, sympatycznie, niezbyt miło. Ja byłem demonie. F5, jakby co? Zdobiona skrzynia. I mamy dziennik Dziadziunia 4. Aż do końca, wartość 1. No, czas są tu jakoś się wziąć i ewakuować. Będziemy się może jakoś oddalimy na jakieś bezpieczniejsze miejsce, bo postaramy się to wziąć i jakoś w... manewrować. Dawaj demonie, albo my, albo on. Przybożny generał. Okej, udało mi się to wszystko ogarnąć, spoko, to jest zajmiaszczo. Kolcza stapa łuka. Demonie, nie denerwuj mnie. Zleceniodawca. Długa historia, długa opowieść, wartość jedna sztuka, złota, spoko, zamiast sobie zaraz to weźmiemy i przeczytamy. Przyboczny generała, topór zamieci, zimny wicher z Nordmaru, to waszy temu, kto dzierży ten topór. Siła 230, wymagania, duży oręż 3, obrażenia od ostrzy 110, ranga 81, wartość 180 sztuk. Tytan. Gniew Beliara. Beliar unicestwia wrogów również poprzez ciebie. Energia życia plus 100% mana, plus 100% wytrzymałość, plus 100% wartość 1. Bierzemy. Stary kurczę, będziesz to cicho czy ja? Wracaj. Pozostawił te śmieci i se poszedł, mogę go cię tego zbadać, nie? Tutaj miałem tego całego tytana, jeszcze miałem jakieś inne kolesi do przeszukania czy ja? Już trzech przeszukałem, dobra. Kolczasta pałka, to jest przedmiotnik, nie czterech przeszukałem. Kurtraper się goś nazywa, kurde jak nazywa. Łuk milczenia, to dobrze, że tam? Nie, łuk mistrza, stworzony z najbardziej wytrzymałego drewna przez mistrza ucznictwa. Zdolności ucznickie 215 potrzebuje ta. Wymagania ucznik. Obrzeżenie od pocisków 135. Wartość złota 180, kurde, kupę kasy tego typu rzeczy kosztują. No i kolczasta maczuga. Ósemka jakby co kurna ta pasowa. Myślę troszeczkę, nie dziewiątka kurna, tak ja uwielbiam tracić tego typu mikturki. Ja sobie wezmę i wykasuję kurna ta z tego głównego paska, bo to jest tragedia. Okej. Okay. Ciebie zbadam, jeszcze mi trzech kolesi zostało. Kolczasta pałka i mam tutaj boski pomocnik. Boski błysk. Bezcenny skarb bogów. Max siły życiowej plus 10, max many plus 10, max wytrzymałości plus 10, wartość 1 sztuka. Zegarynka. Wino. Chciałbyś ciastko do swojego wina. Mana plus 1, wartość w złocie z 18. Ciastko. Chciałbyś trochę wina do swojego ciastka. Energia życiowa plus 1, wartość w złocie 18, byle. Mac Adam, armia strachu, uczucie grozy i przerażenia rozprzestrzenia się w armii. Poziom many 100, wartość w złota 2250, bierzemy. Najmniejszy przedmiocik to będzie zapewne. Podwójny sobowtór. 5000 sztuk złotych monet, kurna, a tak kupę kasy. No i teleport do... Nazwa miejsca docelowego została zatarta. Czyżby zatarto ją celową? Poziomany 10, wartość złota 90.
Kolczasta pałka. Trzeba mieć innych koleś do przeszukania, czekaj, ich nie mogę przeszukać. Jest kolczasta pałka, znaczy. Kolczasta pałka. Czekajcie, jak sobie odpalę może ten tego tą telekinezę. Miałem gdzieś telekinezę w mojej książeczce z zajomiaszczy. Nie, to nic nie da. To jest tylko kolczasta pałka do podniesienia. Dobra, czyli tutaj wszystko już wziąłem, odgarnąłem i tak dalej, muszę sobie przeczytać tą ostatnią książeczkę numer 4 na temat tego całego dziedzinia, przy tym dostałem tutaj też jakąś inną informację, bardzo długa historia, dziennik dziedzinia 4. Uf. Dziennik dziedzinia, księga 4. 8 było nas braci, 8 w bitwie hartowanych, 8 którzy tu walczyli, 8 co życie twe ocalili. Ongur stał przed nami, jednak żaden się nie wahał. Bez wsparcia rycerzy bylibyśmy skazani tylko na siebie, co oznaczałoby nasz koniec. Dziedzictwo dziedziunia wypełni się tu i teraz. Jednak moje rany są ciężkie, piszę tę wiadomość moimi ostatnimi siły, by przekazać światu, iż nasze zwycięstwo nadchodzi. Największe zło tego świata dziś stoczy ostatni bój. Tylko śmierć po jednej ze stron może wyznaczyć przyszłość. Ja, boski pomocniku, nie przeżyję nadchodzącej bitwy. Zatem módl się do swojego Boga i błagaj o lepszy koniec. Błagaj, byś uniknął starcia z góru. Dziaduniu, nadchodzimy. Spokojnie, tutaj mieliśmy jeszcze jeden dokumencik. Długa historia. Długa historia może być krótka też. Zrozumiałeś słowa. Zatem nic pozostaje innego, jak w tym momencie na wypicie tych wszystkich rzeczy, przejrzenie tych wszystkich przedmiocików, no i skorzystanie z tego zajmującego teleporciku. Zapomniałem o moim demonie. Jestem ciekawy, czy ten demon by się ze mną przeteleportował, czy a. Bagienny topielec. Bagienny topielec. Bagien to pielec. A ten guru, kurczę, mnie zaatakował. Zadanie wypełnione. Gdzie jest guru? No kurczę, to było niemiłe z jego strony. Mamy tutaj robale, które możemy sobie przeszukać. Otrzymamy od nich robala. Pozostałości po robalu. Wartość złota jeden, kurde, tak pekas. Nie wiem, będę te wszystko zbierał, te wszystkie śmieci i tak dalej. Kiedyś może się wezmą i mi do czegoś przydadzą. Bagienny to pielec. No i robal. Kolejny robal. Tak już zbadaliśmy, do jakiegoś mamy gościa. Zapewne z Nordmaru, Nordmarczyka. Kufer, który możemy otworzyć. Skorzystam z wytrycha. Przemiana w cieniu stwora. Taka miksturka z zajumiaszcza. Oprócz tego tutaj mam tego bagiennego topierca, mam tego drugiego bagiennego topierca i mamy góra. Guru. Kamienna pokrzywa, trzy zioła magiczne, pieczenie, woda. Kostur druida, max many plus 25, max siły życiowej plus 25. 19 strzał, nie wiem skąd ma strzał i po co są te strzały. Mamy tutaj drugi kufer, skorzystałem z wytrycha, nie złamałem go. Bałki myśliwskie, dwie miksturki do życia, kosztowności 15 monet i złoty samolodek. Wiem. Bagienny topielec, robar. Nordmarcki zwiadowca. Do klanu wilka. Mamy taki teleportik zamiast. Jeszcze jeden robal i mam tutaj przepiękny, przecudowny, zajumiaszczy, kurna chata widok. A znajdujemy się w tym momencie, w tym oto miejscu z zajumiaszczym na mapie. Zaraz chwileczkę wam go pokażę, tylko muszę go znaleźć. O tło. Nie wiem, czy tutaj by się dało w jakikolwiek sposób dojść. No dobra. Mniejsza z tym, moi drodzy przyjaciele, pasowałoby to wszystko wziąć i w tym momencie jakoś poużywać i zobaczyć, co to się są za rzeczy, które dostaliśmy. Wiem, że miałem dosyć dużo ciekawych różnych miksturek. Jest na przykład taki boski błysk, plus 10 do siły życiowej, plus 10 do many, no i plus 10 do wytrzymałości, kurna ta. No i chyba kurna chata, moi drodzy moi przyjaciele, tyle, mam to całe wino, no i to całe ciastko, tylko nie wiem po co to w ogóle jest. Różne typu rzeczy już mnie tak naprawdę nie interesują, mam pigułkę szczęścia.
Nie zawsze wychodzi. Jeden do max siły życiowej, jeden do many, jeden do wytrzymałości. Nie wiem, czy będę to kiedykolwiek zażywał. Mam też te roślinki, gniew Beliara, łzy Adenoosa. No i ukojenie Inosa. Dobra, w tym sobie grę zapiszę, będę patrzył, co tutaj mam jeszcze do zrobienia w zadaniach głównych, pobocznych i tak dalej, tym podobne. F5. Dobra, w tym momencie weźmiemy i zabierzemy się za te zadanka. Bucz głupia, prawa ręka Samuela. To się znajduje w Gelden. No i żeby to zadanie zrobić, znaczy najpierw sobie skoczymy tutaj, o, w to miejsce rozwojem tego całego druida. Wziąłem sobie kulę ognia w łapę. Mieliśmy gdzieś krzepicę, dobra, mniejsza z nim. Mniejsza z tą małą bestyjką. Goniec leśny numer 1. Goniec leśny numer 2. Zimny goniec. Mamy druida Toma. Gdzie szczwaną wziął i schował za tym pilastrem. Zostanie wypełniony, zabij druida Toma. Reputacja orków plus 4, mam w tym momencie 28 punkcików. To bardzo mało. Bardzo mało, bo jakbym sobie chciał wziąć tą najlepszą zbroję, kupić tych orków. Czy ciężki pancerz najemników. No to on, żeby go kupić, potrzebuje co najmniej 50 punkcików reputacji u orków. Tutaj mam jakieś te monety i tak dalej, te sprawy, to sobie wezmę szybko, w miarę postaram się to podnieść. Ten kufel już kiedyś obczaiłem, tu mam jeszcze jedną monetę, kurde, te kupę kasy. Beczka z wodą, tutaj już wszystko wziąłem i sprawdziłem mniej więcej. Lecimy do tego całego miasta Gelder. Zadzić jakąś bestię, jeszcze gdzieś w okolicy, to nie jest jaszczurka. Sobie weźmiemy i wytąpimy. No, dziki kropi tutaj sobie bierze hasę jeszcze. Wąż tam w okolicy, mam jakieś roślinki. Wyżynny goniec. Używać magii. Ja ciebie już zaoszczędzę, moim przyjacielu. Ten kufel już kiedyś obczaiłem. Idziemy do tego całego pięknego, cudownego, zmyszczego miasta. Daj mi spokój. Ciszę i tak dalej. Najpierw mała przerwa. No i lecimy, moi drodzy przyjaciele. Oddać zadanie. Druid Thorn nie żyje. Świetnie. Nie będę musiał sobie nim zawracać głowy. Masz, weź złoto i znikaj stąd. 500 punkcików doświadczenia, 300 sztuk złotych monet, tyle nie wiesz, świdzio, nigdy byś sobie nie poradził z Tomem. Chodzimy tutaj na pomoc, idziemy do tego gościa, oddać mu to zadanko. Tutaj, jak kiedyś pamiętam, to koło drzewka była jakaś roślinka, która by mogła zaintrygować, ale tutaj nic nie widzę na razie, dobra. Coś mi się wydawało. Bez imienny bohater, no weź kurna ta podskakuj, troszeczkę szybciej idź tym wszystkim. Chyba, że tutaj była ta roślinka bardziej w okolicy. O jest, nie, to nie jest ta roślinka, która mnie intrygowała. Trzeba sobie tutaj jakieś zaklęcie wapem wziąć. Bo nigdy nie wiadomo, co to się dzieje, gdzieś w okolicy jakieś potworki mogą być. No, są już jakieś bestie.
jakiegoś rozpruwacza. Wyjście punktów doświadczenia. No i mam tych naszych przyjaciół, z którymi trzeba wziąć i porozmawiać. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Pokaż. Muszę mieć swoje problemy. Mam 13 tysięcy koleś, kurna, te kasy. No nie wiem, czy szczerze mówiąc chciałbym ci coś wziąć i sprzedać. Masz tą i tyle. No, nie potrzebuję tutaj kombinować. Samuel, twój przyjaciel Butch jest szurnięty. Co znowu zrobił? Oskarżył mnie o to, że okradłem Xardasa i zagroził, że nie ma cierpliwości do złodziei. Potem mnie zaatakował. Więc spuściłem mu łomot. Butch, ten idiota, pewnego dnia zginie przez swoją głupotę. Zajmę się tym. Myślę, że kolejne porządne lanie powinno załatwić sprawę. Jak sobie życzysz. Okej, nie mówię, możemy się też nauczyć walki albo... Pokaż mi swoje towary. Jakieś towary kupić. Ja bym sobie chciał właśnie ten ciężki pancerz kupić, no ale 50% potrzebuję, żeby go wziąć i kupić od niego. A reputacji orków to kurna chata, ile mamy. Hej, mam sakiewkę ze złotem Xardasa. Niestety, zajęło ci to za dużo czasu. Rozmawiałem z Xardasem, powiedział, że powinienem po prostu odłożyć złoto w miejsce, z którego je zabrałem. Wątpię, czy coś zauważył. Wkrótce cię odwiedzi, by podziękować za twój wysiłek. Co? Ale jak? Ja... On nie musi. Wolałbym to zrobić samemu. Powinien przybyć już niedługo. Może zaprosisz go na kolację? Tak, oczywiście. Świetny pomysł. Niektóre rzeczy muszą planować z wyprzedzeniem. Och, gdzie ja teraz to wszystko dostanę? Naprawdę nie mam pojęcia. Hej, nie ma problemu. Xardas nie jest wielkim smakoszem. Po prostu przygotuj mu coś w stylu wiejskim. Dasz radę. Samuel nie powinien go stukać tak często. Może wtedy jego mózg nie zrobiłby sobie wakacji. Niektóre problemy same. Zostanie wypełnione spoko. To jest zamiaszczo. Coś miałem mówić ciekawego, tam zapomniałem. Nie mogę ci tego sprzedać. Czyli tutaj oto zbroi nie możemy kupić. Ciężki pancerz najemnika. Nawet go nigdzie, szczerze mówiąc, w grze na razie nie spotkałem. Reputacja u orków. Mamy 28, potrzebujemy 50 tam. Kuczowników, asasynów, łańców leśnych, buntowników, u orków, no i w Nordmarze. Tutaj musimy albo zabić tego Runkara, albo zabić tego całego wodza. Który mi zlecił zadanie, żeby zabić Runkara. W tym momencie rozwolnimy tego orka. Nie będziemy tutaj brał nic nerwową. Ja jestem mój ukochany przyjaciel. Tutaj na ławeczce sobie siedzi, skurczę syn jeden. Ty leniwa świnio, nigdy byś sobie nie poradził z Tornem. Może od czasu do czasu powinieneś ruszyć własny tyłek. Co? Śmierdząca Mora ma czelność mówić do mnie w ten sposób? Nikt mnie nie pokona, Mora. Chodź stary, zaraz zobaczymy, czy jesteś taki dobry, jakim biorą mi. Cię tutaj piszą. Panowie, idziemy rozwiązać sprawy mężczyzny. Nie wtrącajcie się. Zatrzymaj się, Mora. Oś kurna, wiem, że ty się boisz. Tak wszechpotężnego maga, jakim ja jestem. Piąteczka. No włącz tą piątkę do cholery jasnej. Bezimienny bohaterze. Zadanie wypełnione. Zabij wodza północnej grupy poszukiwawczej druidów plus 15 do reputacji. Stać! Jesteś poszukiwany za morderstwo.
No stary, ja nie wiem, o tym nie wiem. Nie wiem, o czym mówisz. Nie chcemy tu awantur, jasne? Mamy cię na oku. Oko, cacy, będę miły, sympatyczny i tak dalej, tym podobne. Mam nadzieję, że mi uwierzycie. No to mam tych wszystkich kolesi, którzy szczerze mówiąc mnie tutaj nie interesują. Chcemy wydać jednego właśnie z... znaczy tych dwóch kolesi. Powiedz, mój drogi przyjacielu. Mak Ognia Marius chce się zbuntować przeciwko twojemu panowaniu. Ha, 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 ha. Marius już nigdy więcej nie będzie prawdziwym magiem. Teraz jest zastranym kucharzem, nie będzie w stanie się zbuntować. No i też tego kolesia weźmiemy, no i wydamy, czego by nie. To Peratur nakazał Hamilowi kradzież artefaktów. No tak. Peratur i Hamil. Dobrze to wiedzieć. Zrobię co trzeba i z tym skończę. Dobra robota. Byle tak dalej. 500 punktów doświadczenia dostaliśmy za coś takiego, spoko. Tacy z miaszczą. Na razie nie będziemy robić tą akcję z tym całym druidem. Może gdzieś w przyszłości go weźmiemy i zabijemy. Nie wiem, czy to mi się opłaca, czy nie. Przestań się obijać. Chciałbym sobie z tym operatorem chciał porozmawiać, tylko że tam się do niego szło... Cóż, bardziej no naokoło. Kurde, to sorry, że tak to wszystko robię. Ganiam po tym mieście. Ci dawno w Gothicę nie grałem. Nie miałem w ogóle czasu. No to tego gościa moglibyśmy się nauczyć walki toporem. Toporami i tak dalej. Byśmy mieli za to trochę jakiś... Aj no gro, co ty mi odpięciasz. To nie jest fair, że wszyscy ostro biorą, chyrają i tak dalej, a ty się tutaj bierzesz i w luksusach pławisz, sprzedając ten tego no typu pierścienie i tak dalej różnym ludziom. A teraz pyknę sobie dymka. Ty świnio, doniosłeś na mnie. Teraz będę znów musiał kruszyć skały. Zobaczysz. Źle wyjdziesz na kolaboracji z orkami, śmieciu. No i to nie jest fair, kurczę, że tutaj o wiele lepiej żyję, że lepiej inni odejdź. Biorą mi biedę, klepią. Emek mapka, lecimy w tym momencie do Bakaresztu. Zajmiemy się kolejnym zadankiem. Niektóre problemy same się rozwiązują. Postaram się ten wątek z tym całym wekselem do przodu wziąć, no i popchnąć. Ha! Przeklęci najeźdźcy dostali za swoje. Nie napadną już na żadną oazę. Tisgar się ucieszy. Plus 1000 punktów doświadczenia. Możemy tutaj nauczyć też walki. Chcę być walki mieczem. Pokaż mi, jak posługiwać się toporem bojowym. No to by się też w sumie przydało. Pokaż mi, jak posługiwać się toporem bojowym. Chwyć topór pewnie obiema rękami i upewnij się, że stoisz stabilnie. Kilka mocnych ciosów w korpus powinno powalić każdego przeciwnika. Spoko, 105 punkcików mi zostało do nauki w ogóle i tym podobne. I może mnie to zainteresowałoby mnie. No mam te wszystkie, moi drodzy przyjaciele, topory. Nigdy kurczyny nie używałem. Walka toporem, to było dużo oręż 2. Tylko z którym to się rzuciłem walczyć, to jest tylko z którym będę mógł też posprzedawać, tutaj potrzebuję duży oręż 3, no kurna, to byłoby sympatyczne. Duży oręż 2. No i tych kosturów ja się rzuciłem. Duży oręż 2, duży oręż 3, no i kusza by mi się też przydało, no i łuki by mi się przydały. Kurna, te kupy rzeczy. Ulepszenie szat i tak dalej i tym podobne. Czekaj, gdzie mam tutaj... jakichś przyjaciół, to na przykład z tobą mogłem sobie porozmawiać. Pokaż mi swoje towary. Kostury mam i jestem w stanie z nich tutaj brać. Te rzeczy, kurczę, szczerze mówiąc, powinienem zacząć sprzedawać, bo to jest w ogóle mi do niczego niepotrzebne. Duży oręż 2, no to mogę brać i ubierać na siebie. Tylko mnie te kostury, kurczę, szczerze mówiąc, zainteresowały bardziej. Mam tu aż 3 sztuki.
postura, która mi dodaje tylko max many i max do siły życiowej 6300. No to już ci mogę wziąć, sprzedać to, wymianę zrobić i będę happy, szczęśliwy i tym podobne. Drugie kolesia. Pokaż mi swoje towary. Od którego możemy trochę kasy wziąć, no i wydrzeć. Tak więc to będę brał, no i sprzedawał, szczerze mówiąc, nowo ten miecz z zakonu. Miecz królewski. Kurna, tego Pegasa to wszystko kosztuje. Miecz paladyn, to masz dwie sztuki tego mieczu, więcej ci ten... będę się dodać, mam dwie katany przy sobie. Rubinowe ostrze, też dwie sztuki. Długi miecz, no to masz dwa miecze. No mam tego kupę, miecz straży. Tego szczerze mówiąc w ogóle na nim nie używam. Puszę. Halabardy. Przede wszystkim te halabardy są zużyte i w ogóle to nie jest mi potrzebne. Tego potrzebujesz 450 punktów do siły, no i duży oręż 3, aż kurde, a to... No i ten kostur, szczerze mówiąc, to patrzyłem na niego, kostur maga, mag wody dodatkowo, tutaj co nie mam nic dodatkowego, no to ja mogę pewnie posprzedać mroczny mag. Kostur druidy, on to też kurczę z doki, który już mam 26 tysięcy za to. Włócznia, halabarda, znaczy halabarda, szczerze mówiąc, jeszcze kostur szamana, kostur... Ten kostur należał do szamana parającego się nekromancją. 280 sztuk złota kosztuje. Dam ci go. Kostur druida, no to mam druid, tutaj mam czarny mag, tutaj mam maga ognia, mag wody. No to tego typu rzeczy, szczerze mówiąc, są sympatyczne. Dodatkowe jakieś punkty. Łuk asasyna, no to ci sprzedam ten łuk. Łuk kompozycyjny 70, do tego łuki gorszy to mogę kurczę sprzedawać, no nie są mi do niczego potrzebne. Rubinowe ostrze, tak samo i te typ, tego typu rzeczy, długie miecze, max wytrzymałość, szeroki miecz, nóż asasynów, orka zguba, orkowa zguba, znaczy się miecz, zwykły, zardzewiały miecz i tak dalej, tak dalej. Troszeczkę będę tutaj musisz pracować z tym, co masz. Bardziej przejrzyście, bo u księżycy mamy dwie sztuki. Na przykład takie 4 sztuki tego łuku. To łuki to mogę mieć tylko jedną właśnie sztukę. Usze też wiem, że mogę je posprzedawać, bo one szczerze mówiąc mi nie są potrzebne. To jest zużyte na przykład 150. 160 taka kusza. On te już, no to już właśnie potrzebuje kusznika. Takie topory zajmiaszcze. Tutaj potrzebuję toporu 2, toporu 3. Rano wszystko. Łuki to już wam pokazywałem. Miecz jeszcze sobie zobaczymy więcej, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj mam te wszystkie rzeczy. No tarczy też sobie będę mógł wziąć i posprzedawać sobie. Parowanie tarczą. A będę za takimi tarczami jeszcze już więc tęsknił. Niedługo coś się wydarzy. Te tarcze szczerze mówiąc. Miej się na baczności. Czekajcie, zdrowe złote handluj. Zamknij. 9 tutaj. I pokażcie wy mi. Mogę jedynie mieć nadzieję. No łuki. Potrzebuję łucznik, żeby go używać. No ten łuk myśliwski, kościany łuk w tym momencie mam. No to ten łuk może iść też na sprzedaż tobie. Mój drogi przeciwosłowie, że tak już kombinuję, no ale już chciałbym sobie to wziąć. No i też troszeczkę ogarnąć 56 dodatkowych sztuk złotych, monecik zawsze się przyda. No i tego typu rzeczy, kostur z ostrzem. Duży orąż 2 dodatkowo dostaje za to. 95, tego już potrzebuję. Jakieś wymagania. Beru walam, mam dwie sztuki. Kostur wiecznego wędrowca też mam dwie sztuki. To wcześniej widziałam te kusze, już też sprawdzałam. Siedzi łukiem też. Czekaj, mój drugi przyjaciel. Pokaż mi swoje towary. Mogę mieć tylko jeden topór, tak więc ten oto topór ci sprzedam. Do złota handlu, dodatkowa kasa za to. I moi przyjaciele, trzeba to zobaczyć, co mniej więcej mogę sprzedać. Taki mieczyk, taki mieczyk, taki mieczyk.
sobie tarczy do tych mieczyk, wezmę i obczaję jakąś fajną. No zdrowie, mój zimny bohaterze. Tarcza, 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 tarcza. Beliar chyba mnie sprawdza. Rano wszystko wygląda inaczej. No jeszcze żywiąc te wszystkie tarcze wezmę, no i posprzedaję. No nie wiem, czy mi są potrzebne. Tu potrzeby silnego porowania tarczy, żeby sobie coś takiego włączyć, załączyć i tak dalej. Musisz pracować z tym, co masz. Pokaż mi. Czaszek idzie wszystko na sprzedaż, szczerze mówiąc. Okrągła tarcza, niech leci. Drewniana tarcza, niech leci. Drewniana tarcza. Drewniana tarcza, pęknięta tarcza paladyna. Czekałem na tę chwilę. Tutaj mamy hełm, ochrona przed ostrzami plus 25. Nadszedł czas działania. No ale to sobie na razie zostawię. Tutaj sobie chciałem na te mieczyki, kurde, to popatrzeć. Katana, półksiężyc. Ty tutaj wziął ten. Zostań i handluj. Rano wszystko wygląda inaczej. To widzicie, mam tu wszystkie zamieszcze. Półksiężyc z katana. Cordela z miecz paladyna. Rapier Fingera. Miecz Samuela. El Bastardo. Likwidator, lodowe ostrze. No to lodowe ostrze jest potrzebny, topór bojowy. No stopór, tak? Mogę jedynie mieć nadzieję. No tych potrzebuję tutaj już różnych zabaw. Miecz dwuręczny mogę na przykład nosić. To te katany idą, kurna, to. Lepsza walka mieczem. Nadszedł czas działania. No i ten mieczyk, mogę mieć dwa takie miecze, czy jeden? Rano wszystko wygląda inaczej. No, jakby to w ten na ten sposób bym chciał sobie szaleć. Albo do siły życiowej mam jakieś punkciki. Inkwizytor. Raz i dwa. A resztę szczerze mówiąc idzie. Może iść na sprzedaż. Pokaż mi swoje towary, da? El Bastardo idzie w pierony. El Bastardo mistrz walki mieczem. Też fajne. Miecz Samuela, ochrona przed ostrzami, przed uderzeniami, przed pociskami dodatkowe. Rapier Fingera to idzie na sprzedaż, miecz Paladyna to idzie na sprzedaż, nie jest mi to w ogóle potrzebny, miecz półtora ręcz idzie na sprzedaż. Cordela z półksiężyc. Półksiężyc zniszczony, katana. Max wytrzymałości plus 15, no nie wiem czy ta katana jest mi potrzebna czy nie. Musisz pracować z tym co masz. No nie, zostawię sobie te dwie rzeczy z... Rano wszystko wygląda inaczej. Tylko tego, bo bardzo ładnie wyglądają i tak dalej, tym dobra. Baczność. Handel i tak dalej, tym podobne. Ja mam też kupę różnych jeszcze śmieci, nie wiem co... Nie cierpię, gdy to się przytrafia. Ubranie... Farmera i tak dalej. Nie sprawdza. Czy będzie mi do czegokolwiek potrzebne? No sobie jeszcze zatrzymamy, dobra. Czyli dobra, dzięki mój drogi przyjacielu, idziemy do kolejnego kolesia, musimy jakieś zadanki wziąć i poruszyć do przodu. Tutaj tą miksturkę robiliśmy. Eusebio otrzymał wydzielinę, udało mu się utworzyć z niej dwie mikstury. A więc miałem rację, wydzielina pełzaczy piaskowych jest naprawdę cenna. Dokładnie to było twoim zadaniem, synu mądrości. Znacząco przyczyniłeś się do rozwoju naszych badań. No i na temat tego weksela. Możemy kolesiowi powiedzieć. Mam coś, co powinieneś zobaczyć. Lago i katana, mówi ci to cokolwiek? Jeśli tak, to co? Można powiedzieć, że mam pewne wspomnienia. Chociaż informacja, której ode mnie wymagasz, jest ryzykowna. Jednak znam dwie informacje, które mogą cię zainteresować. Obie mają istotną wartość i co z tym idzie, odpowiednią cenę. Jaką konkretnie? Informacja o katanach. 100 sztuk złotych monet. No to dajemy to. Katany są niesamowitym orężem, prawda? Chyba nawet znam kogoś, kto mógłby ci jedną sprzedać. Powinieneś wiedzieć, że informację mogę powierzyć tylko jednemu z naszych. Wpierw musisz udowodnić, komu służysz i kto jest twoim bogiem.
Kurna chata, służą Adonosowi. Służą Belierowi, jestem asasynem. No to kurna, oczywiście, że jestem asasynem. Oczywiście będziemy kłamać, ha 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 ha. Służą Belierowi i jestem asasynem. Tak, 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 jesteś asasynem, jesteśmy braćmi w duchu, prawda? Witaj, bracie prawdziwej wiary. Twa wiara jest silna, podobnie jak ramię. Nie plącz się po okolicy z nożem do smarowania masła. Idź do Ishar, a tam skieruj się do areny i daj odpowiedniej osobie torbę pełną złota. Dostałem dokumencik, wsparcie Ashu. Spoko, to ty zmiaszczą. A jaki ty będziesz miał z tego pożytek poza dziurą w kieszeni, rzecz jasna. Świat jest mały, krótkowzroczny przyjacielu. Wciąż na siebie wpadamy. Rozumiem. Nowe zdania bracia krwi. No i tu mam też drugie zdanie. Informacje o Lago i Katanie. 1200 sztuk złotych monecik. Bez wątpienia, to dobry wybór, ale to długa historia. I zapłaciłeś tylko za część, jest więcej, ale nie mogę ci powiedzieć i tego nie zrobię. Kilka dni temu banda złodziei kręciła się w okolicy kopalni Bensali. Czaili się na karawanę. Byli zainteresowani konkretnym rodzajem ostrza. Hartowanym i podwójnie składanym stalowym ostrzem. Zarówno marzenie, jak i koszmar każdego z asasynów. Na rozległych terenach Warantu to ostrze jest warte tyle złota, ile samo waży. Znalazłoby się tu kilku takich, którzy sprzedaliby własną matkę, byle tylko zdobyć ten miecz. Nie znam nikogo w okolicy, kto potrafiłby wykuć katanę, jednak znam kogoś, kto mógłby ci pomóc. Nazywa się Silvio, miał dostarczyć to ostrze do Lago. 250 punktów doświadczenia. Zacznij się na baczności. Dobra, stary, tak więc idziemy sobie porozmawiać jeszcze z jednym kolesiem. Tutaj za rogiem będzie. Czy za rogiem. A jego królestwo. Wszystko dookoła trzeba wziąć, no i przelecieć. Ci, ku którym skieruje swój gniew. Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. O, tu on stoi, trzeba z nim ostro porozmawiać na różnego typu tematy. Silvio. Przyjaciel powiedział mi co nieco o tobie. Którzy to przyjaciele mówią o mnie i ile im zapłaciłeś za informację? Powiedział, że przyniesiesz ze sobą interesujące ostrze do Lago. Możesz powiedzieć mi coś więcej o ostrzu? Nie, nie mogę. Nie mam czasu na opowiadanie historii. Zrób coś dla bezpieczeństwa tego miasta, a wtedy ja zrobię coś dla ciebie. Z 200 punktów doświadczenia, zdanie wypełnione. Papierkowa robota. To więc mój drugi przyjacielu. Co jeszcze muszę zrobić? Odbierasz mi obowiązki i jesteś cholernie uparty. Naprawdę chcesz wiedzieć więcej? Taki właśnie jest plan. Przede wszystkim gratulacje długiego życia. W końcu ściany mają uszy, a pustynia jest od nich jeszcze gorsza. Zazwyczaj uszy są częścią głowy, a głowa zazwyczaj należy do któregoś z bandytów. Jesteś zainteresowany konkretnym ostrzem, a jeszcze bardziej tym, że miało dotrzeć do Lago. Nowe zdanie, jestem kimś wyjątkowym. Tak, dokładnie, tym jestem zainteresowany. Ale najpierw chciałbym wiedzieć, jak właściwie wszedłeś w posiadanie weksla. Był ukryty w skrzyni pełnej sztabek stali.
Czy nikt nie pilnował skrzyni? Przecież powierzyłem weksel strażnikowi. Miałem pełne ręce roboty przy ochronie pustynnego handlarza Empiro. Strażnik wyruszył do Lago. Jego zadaniem było pilnowanie więziennej celi. Oczywiście uciekł. Głupiec nie miał pojęcia, co trzyma w swoich dłoniach. Mógłby ustawić się do końca życia. Ostatnio nie sypiam zbyt dobrze. Wielu z tych, którzy wiedzieli o ostrzu, już nie żyją. Jeśli naprawdę jesteś mistrzem przetrwania, z pewnością poradzisz sobie z chytrością innych. Udaj się do Ben Sali, powiedz kowalowi Enzo, że przysłałem cię, byś zajął się ostatnim etapem naszej umowy. Empiro i Enzo chcieli spotkać się w Lago w tej sprawie. Nie zostawaj weksla i postaraj się, by Enzo uznał cię za kogoś wyjątkowego. On nie ma pojęcia, jak ja jestem wyjątkowy. Ha, ha, ha. Więc muszę wracać z powrotem do Ben Sali, następnie do Kowala. Spoko, zajmaszczu. Ty więc dam się w tym momencie do Ben Sali. Muszę porozmawiać z tym co Enzo. Zajmaszczu, broń da. Ben Sala, jestem kimś wyjątkowym, tak? No i to jest jeden właśnie z pierwszych kowali, którego tutaj natrafiamy. To jest kowal, który jest w stanie sprawdzić własną matkę. To więc mój drogi przyjacielu, nauczy mi czegoś o kowalstwie. Broń z magicznej, jak ostrzyć broń i tak dalej, w górnictwie. Jak właściwie używać ciężkich pancerzy. Nie wiem, czy to będę się uczył, na razie nie. Oddam mu ten weksel. Ten weksel jest dla ciebie. Nie wyglądasz jak Empiro, bo nim nie jesteś. Skąd masz te zapiski? Tylko nie mów, że przypadkowo je znalazłeś. Tak, znalazłem je przez przypadek i przebyłem połowę warantu, by ci to oddać. Najpierw ten dziwny strażnik, później niedoinformowany czarny mag, a te... Proszę, oszczędź mi szczegółów. Masz coś, co z pewnością nie należy do ciebie. I tak się składa, że nie wiesz o tym wystarczająco wiele. Jeśli mówisz prawdę i udowodnisz mi, że jesteś kimś wyjątkowym, dobiję z tobą targu, tak jak zamierzałem go dobić z Empiro. Rozumiem. Jestem już godny tego, żeby poznać resztę umowy. Można to tak ująć, jesteś zainteresowany dobiciem targu, prawda? Jakoś nie kręcą mnie historyki o jego smutnym dzieciństwie, bezimienny mówi do siebie, pod nosem. Co powiedziałeś? Ech, nic, chciałeś mi właśnie coś powiedzieć, prawda? Wiesz, pustynny handlarz Empiro stracił głowę przez swoje paplanie. Nieważne, jesteś tutaj, aby się czegoś nauczyć. Jeśli się postarasz, mogę przekazać ci coś bardzo cennego. Chodzi o katanę, prawda? Dawaj mi ją. Ostrze było ukryte w jednej ze skrzyni. Ty przyniosłeś je do mnie, a ja przygotowałem je do dalszego działania. To był jeden z punktów umowy, którą zawarłem z Empiro. Ningal miał to jedynie zaakceptować. Jak Ningal był zaangażowany w umowę? Jak był zaangażowany w umowę, to on kontroluje wszelki handel bronią na tym terenie. Ningal nie przejmuje się tytułami, jeśli tylko mu dobrze zapłacisz.
jeśli ludzie gotowi są zabić dla tej katany. Niby w jaki sposób Empiros zamierzał wynieść ją z Bensali. Nie da się łatwo wyprowadzić w pole. Kilka starych broni i ostrzy skutecznie maskowało katanę. Proszę, paczka zawiera wszystko, co możesz sobie wymarzyć. Wszystko, czym śnisz, posługuj się nim z honorem. Tak też zrobię. Zdanie wypełnione, jesteś kimś wyjątkowym, że tam jestem. Będziemy się uczyć czegoś na temat kowalstwa, czy nie? Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Ciężkich pancerzy. No w sumie to nie jest mi potrzebne. Kombinacja tego. Lecimy w tym momencie jeszcze do Iskar. Zrobimy jeszcze drugie zdanie. Bracia krwi. No i tutaj, moi drodzy przyjaciele, musimy sobie porozmawiać jeszcze z jednym z kolesi. Tam koło areny. Niby jest ten cały. Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Kowal. Sven się nazywa. Przybyłem z odległego Bakareszu. Ach, Bakareszu, perła wschodniego wybrzeża. Czym mogę ci służyć? Interesuje mnie katana. Swoją drogą pozdrowienie od Ashnu. Ashnu, ten stary drań, dostaniesz swoją katanę. Ale złoto z tej sakiewki nie wystarczy. Chcę kolejne 5000 sztuk złota i nawet nie próbuj się targować. Spoko, 3000 punktów doświadczenia za to dostać, no i możemy kupić od niego katanę za 5000 sztuk, trochę. Dodamy tą kasę. Będziesz miał radochę, obiecuję. 5000 sztuk złota oddano. No i możemy się nauczyć czegoś o kowalstwie. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. No i w sumie ma to samo, co tamten koleś, ostrzenie broni i tak dalej. Górnictwo. I mnie interesuje. I jak i ręka, Izabella i tak dalej i tym podobne. Mam w sumie 4 katany, ale jazda. No i 5000 kasy dałem, a taka jedna katana kosztuje 2240. No to kurna, to jest dosyć podłe. Księżycowe ostrze katana, no i półksiężyc. Są gorsze broń od tych, których posiadam. 79 poziom, mamy 105, mamy do nauki. Bym się tych dużych orężów, kurczę, chciał poduczyć. Żebym mógł sobie pozakładać te broni kiedykolwiek. A te ulepszenie pancerza. Bohater otrzymuje premię ochrony do wszystkich rodzajów pancerza. Mroczny mak i ulepszenie szaty. No, ulepszenie szaty w sumie też by mi się przydało. Trochę więcej byśmy mieli do tego obrony i wszystkiego i tak dalej pod koniec gry. Tego typu rzeczy, akcje, sytuacje, no to weźmiemy to, czego by nie. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Tu jak ostrzyć broń ciężkich pancerzy. Nie jesteś na to gotowy. 35 punkcików potrzebujemy, żeby to. Tak. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Musimy się też nauczyć ostrzenia broni. Jak ostrzyć oręż? Podejdź do osełki i zaczynaj. Powoli przeciągnij ostrze z lewa na prawo i równo je na ostrz. Dzięki temu broń będzie idealnie ostra. 65 punkcików do tego, tego mi zostało do nauki. Broń z magicznej ruty, coś o górnictwie. Jak używać ciężkich pancerzy, bierzemy to. Nie jesteś na to gotowy. 2 punkty potrzebuję. Dobrze. Kurna. 63 punktów nauki mi zostało. Jak właściwie używać ciężkich pancerzy? Większość ludzi popełnia błąd, źle zakładając zbroję. Wszystkie elementy zbroi muszą być porządnie połączone, tylko niezbyt ciasno, żebyś mógł się ruszać. Ale na tyle ciasno,
by nie zostawiać odsłoniętych miejsc. Powiedział co wiedział. 48 punkcików do nauki mi zostało, tylko kurna to... mam nadzieję, że to troszeczkę weźmie i pomoże. Dam się do warantu, chciałam się podłużyć też szybkiej, znaczy lepszego używania szat. Jo, mój przyjacielu Lee. Znam ciekawego? Za mną. Nie możesz mnie nauczyć czegoś, chłopie. Ten król, kurczę, leży. Nikt go nie pochowa. Będzie gnił. Czegoś o prastarej magii. 30 punkcików ten. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Jak właściwie używać lekkich pancerzy? Jak właściwie używać lekkich pancerzy? Musisz ją dobrze zasznurować. Dociągnij wszystkie rzemienie i paski, żeby nie było luzu. Cała sztuczka polega na porządnym dopięciu. Jeżeli dobrze ją zapniesz, będzie cię lepiej chronić. Pozostałe punkty nauki 33, to spoko. Nie jest aż tak tragicznie, jak myślałem, że będzie. Coś o alchemii może mi pouczyć. Naucz mnie czegoś o alchemii. Alchemia. Ognisty strzał, mikstury dumany. Prastara magia. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Nic ciekawego, nie już. Przekaż mi całą wiedzę magów ognia. 30 punkcików. 30 punkcików nauki, żeby się... Tylko tego nam trzeba. 33 mamy, kurna, ta. Nic wielkiego się raczej. Dużo rąż 2, dużo rąż 3, łuki, kusze, kurna, chata, moi drodzy przyjaciele, jak ja tam zrobić. Pewnego dnia to wszystko. Nic, ja tam cię zapiszę sobie grę. Gra zapisana. Wiem, ale nadal mi się to nie podoba. Nic, więc zakończymy swój odcinek, ja w tym momencie poziom 79, 33 punkcików nauki. Dzień 43. Cóż, oto mamy problem. Będziemy kombinować w kolejnych odcinkach jeszcze jakieś. Wszystkie zadania chciałem jakoś ogarnąć i tak dalej, tym podobne. Hejka, pa, pa. Do usłyszenia, zostawcie jakiś komentarz.